rozum potrzebuje wiary, a wiara potrzebuje rozumu. Temat jest bardzo skomplikowany. Można podejść do tego z bardzo różnych stron. I kiedy się przygotowałem do tej konferencji, to oczywiście najpierw sięgnąłem do pewnych najbardziej znaczących wypowiedzi magisterium. I może zacznijmy przegląd wypowiedzi magisterium na ten temat z ostatnich lat. Ojej, tutaj trzeba tutaj trochę pomniejszyć chyba. Opowiesz po prostu. Proszę? Opowiesz. No dobrze. Więc takim głównym źródłem informacji na ten temat jest encyklika Fides et Ratio świętego Jana Pawła II z roku 1998. Która jest taką encykliką podsumowującą wzajemne relacje rozumu i wiary. Z tym, że to jest encyklika bardziej na temat rozumu niż na temat wiary, kiedy się czyta to, co w niej jest. A drugą taką, drugim takim źródłem informacji jest encyklika Lumen Fidei, która została co prawda podpisana przez papieża Franciszka, to z roku 2013, ale na podstawie początkowego tekstu i schematu Benedykta XVI. Także wielu komentatorów mówi, że to jest encyklika pisana na cztery ręce. I jeżeli spojrzymy na to, jak właśnie te kwestie wzajemnych relacji rozumień wiary się przedstawią w pierwszej encyklice, Fides et Ratio, no nie ma jakiegoś zdecydowanego dowodu tezy, że wiara potrzebuje rozumu, a rozum potrzebuje wiary. To nie jest tak. Ta metoda jest chyba najlepiej w dwóch pierwszych rozdziałach przedstawiona. Wierzę, aby zrozumieć i następnie rozumiem, aby wierzyć. Więc najpierw papież mówi o tym, jak wiara Izraelitów w Starym Testamencie doprowadziła ich do coraz bardziej racjonalnych postaw. Niejako wierząc odkryli mądrość. A rozdział następny mówi o tym, jak ten proces dokonał się na odwrót. Jak w kulturze greckiej, a także w pewnych innych wielkich cywilizacjach, wychodząc od mądrości, od rozważań filozoficznych, można było dojść do postawy wiary w Boga jednego. I cała reszta jest jak gdyby wyciągnięciem praktycznych konsekwencji z tego faktu, że rozum wspierał wiarę, a wiara do wiary też niejaką potrzebne były jakieś akty rozumu. To jest wyjaśniane. No i po prostu to jest jak gdyby takie potwierdzenie, że w magisterium zawsze taki temat istniał, że taka prawda była głoszone, jakie są praktyczne konsekwencje teraz dla życia Kościoła. Natomiast kolejna encyklika, Lumen Fidei, bardziej skupia się na tym, czym jest poznanie przez
wiary. To jest, czy na czym polega specyfika poznania przez wiarę, czym ona się różni od poznania czysto rozumowego, przynajmniej w dwóch pierwszych częściach, których no, widać najwyraźniej pieczęć papieża Bentley i Brichta. Jeśli chodzi o mnie, to mój zamiar był trochę inny. Nie chodzi o to, żeby pokazać, że magisterium zawsze się od samego początku niejako opowiadało się za tym, że rozum jest dla wiary ważny, wiara dla rozumu, ale żeby to w jakiś sposób pokazać w sposób taki niemalże bardziej dedukcyjny. Ja mam takie wrażenie, że jeżeli w tych encyklikach tego typu rozumowanie jest przedstawione, to być może właśnie z tego powodu, że jak dotąd metodologia, na której Kościół się opierał, która jest oparta trochę na platonizmie, neoplatonizmie czy arystotelizmie, dla współczesnego człowieka już nie przemawia. Jest to po prostu rozumowanie, które no, budzi wątpliwości. I z tego powodu postanowiłem się oprzeć się na czymś nowszym. Mianowicie proponuję spojrzenie semiotyczne, oparte na teorii, na ogólnej teorii znaków. Jest to może być dla Was, że tak powiem, metoda bardzo zaskakująca. Niewątpliwie nie jest powszechnie znana, ale jest no, czymś bardzo interesującym. Z mojego punktu widzenia odpowiada właśnie na pewien postulat zawarty w encyklice Fides et Ratio w punkcie 22, który mówi, że rozum ludzki posiada zdolność, która zdaje się nieledwie przekraczać jego własne intelektualne ograniczenia. Nie tylko nie jest zamknięta w sferze poznania zmysłowego, ale potrafi poddać się krytycznej refleksji i dotrzeć do przyczyny, z której bierze początek wszelka postrzegana rzeczywistość. Innymi słowami, językiem filozoficznym można by powiedzieć, że człowiek posiada zdolność pojmowania metafizycznego. I jak zobaczymy, ta metoda rzeczywiście do tego się nadaje, ale zupełnie inny sposób niż to zaproponował Arystoteles. Trzeba sobie powiedzieć najpierw, że podstawą naszej analizy jest obserwacja pewnych zjawisk i pewna klasyfikacja. Z tym, że jest to metoda, która wzięła się z fenomenologii, tylko wzięła się z pewnej twardej teorii matematycznej. Jeżeli ktoś może zna matematyczną teorię morfogenezy, zwaną też teorią katastrof Renetoma, to może wie bardziej o co chodzi.
każdym razie głównym, podstawowym założeniem jest, że w czterowymiarowej czasoprzestrzeni możliwa jest tylko ograniczona ilość typów zjawisk, a każdemu z tych zjawisk odpowiada jedna prosta struktura językowa. To znaczy jedno zdanie proste z jednym orzeczeniem. Czemu to mi się nie... Myślę, że mam pewien problem, żeby wyświetlić cały slajd. Dobrze. Śnieży, pada, grzmi. Jest tylko jeden
czasownik. Następne są bardziej złożone. Coś powstaje, na przykład słońce wschodzi, coś zanika, ginie, słońce zachodzi, coś się zamienia. Na przykład skała się na drzewach chłodzi, rozszerza się, kurczy. X zamienia się w Y. Na przykład woda, która się zamienia w lód, albo lód, który się zamienia w wodę. X łączy się z Y. Na przykład gleba wchłania wodę. X wydziela Y. Z ziemi wytryska źródło. X przesyła Y do Z. Słońce przesyła promienie na Ziemię, chmury przesyłają promienie na deszcz. Teraz mam właśnie do czynienia z tymi aktantami, które są tutaj. To są grafy, które są uzyskane w postaci precyzyjnej analizy matematycznej. No jest to teoria niełatwa do zrozumienia intelektualnie. Chyba jest nawet, że to równy jest, że tak powiem, stopień skomplikowania, żeby dojść do tych stosunkowo prostych rysuneczków, co ogólnie teorią względności Einsteina. Ale te rzeczy są rzeczywiście uzyskane w sposób rygorystycznie matematyczny. I żeby to w tej chwili od razu sprowadzić do metafizyki. Czemu to jest, może być takie właśnie przydatne przy analizie filozoficznej? Przede wszystkim tutaj się pozbywamy pewnego złudzenia, które wynika niestety z języka, którym się posługujemy. Otóż tak się składa, że język grecki czy łacina, w której powstała wielka tradycja filozoficzna, są w indoeuropejskiej grupie języków. I ta indoeuropejska grupa języków w tym się charakteryzuje, że tam rzeczowniki są czymś najważniejsze. Więc rzeczy są najważniejsze. Potem są przymiotniki, które są przymiotami tych rzeczy. I następnie są czasowniki, które określają relacje między tymi rzeczami, które mają określone cechy. No i na tym głębokim przekonaniu wyrażam wszelkie poglądy filozoficzne, czy potem na przykład metafizyka Arystotelesa. Podczas kiedy się przeniesiemy do świat języków nieindoeuropejskich, na przykład do języków semickich, widzimy coś kompletnie innego. Tam najważniejsze są czasowniki. Wszystkie słowa pochodzą z rdzeni czasownikowych. Każde w zasadzie hebrajskie słowo jest oparte na trójspółgłoskowym rdzeniu, który określa podstawowy temat czasownika. I co ciekawe, kiedy Bóg się przedstawia, to przedstawia się jako czasownik. Mówi jestem, jak niektórzy też interpretują, każą stać się. O, właśnie. I też jest czymś zupełnie niezwykłym, że kiedy na przykład mówimy o Duchu Bożym, to rzeczywiście Pismo Święte stosuje porównania meteorologiczne. Mówi, że to jest wiatr. Więc to jest właśnie to zjawisko zeroaktantowe. Bóg nie jest obiektem, który można badać, ale jest czymś, czego można doświadczyć. Wiatru nie można dotknąć, ale wiatr może dotknąć mnie. Była taka piosenka ewangelizacyjna, Twoja miłość jest jak ciepły deszcz. No i ja sobie tak pomyślałem, no kapitalnie, właśnie o to chodzi. Twoja miłość jest jak ciepły deszcz.
To jest coś, co mnie może dotknąć. Coś, co może mój stan zmienić całkowicie. Ale ja nie wiem, ja na tym nie panuję. Nie mogę w jakiś sposób zbadać tego czegoś. Mogę tego tylko doświadczyć. I równocześnie, kiedy właśnie widzimy te bardziej skomplikowane kategorie, na przykład taki mamy tutaj taką kategorię trójaktantową X przesuwa Y do Z, to widzimy, że to zjawisko jest jedno, ale musi się opierać na trzech aktantach. Właśnie coś, co działa. Kiedy to przeanalizujemy, to widzimy, że zdania takie, które nas w tej naszej właśnie indoeuropejskiej kulturze filozoficznej szokują. Bóg jest jeden, ale w trzech osobach, w tym systemie myślowym jest takie szokujące. Bo jest to jedno zjawisko, ale żeby ono mogło zaistnieć, potrzebne są trzy aktanty. Bóg jest w Nowym Testamencie określany jako miłość. A miłość to jest no właśnie jak ten ciepły deszcz. To nie jest coś, co można by zdefiniować jako obiekt i potem się nim zająć, bo tak bardzo często postępuje nasz umysł. Ale to jest rodzaj tajemniczego procesu, w którym my też możemy wziąć udział. To przynajmniej w pewnych przypadkach trochę lepiej potrafi zdać sprawę z pewnych kategorii, które pewnych kategorii, pewnych dogmatycznych wypowiedzi Kościoła, które w tym kontekście stało się trochę bardziej zrozumiałe, przynajmniej z mojego punktu widzenia tak jest. Teraz przechodzimy do przestrzeni biologicznej. I tam te wszystkie te procesy są troszkę bardziej skomplikowane. I są one w zasadzie analogiczne do tych zdarzeń z przestrzeni fizycznej, ale występuje w nich dodatkowy aktant, który odgrywa rolę pewnego narzędzia albo organu. Na przykład X żyje, X zmieni się pod wpływem Y. Na przykład słoń kładzie się w rzece. X wytwarza Y. Zwierzę wydala odchody. X pochłania Y. Niedźwiedź zjada miód. X za pomocą Y wchodzi w związek Z. Na przykład samiec za pomocą feromonów przyciąga samicę. X oddziela Y od Z. Drapieżnik odgryza głową ofiary. X łączy się z Z. Mrówka zanosi listek do mrowiska. X za pomocą Y przesyła Z do V. Kwiat męski za pomocą pszczoły przesyła pyłek do kwiatu żeńskiego. To są już najbardziej skomplikowane, procesy, ale to, przypominam, wszystko to wynika ze struktury przestrzeni taka, jaka istnieje. Po prostu ona, tak ta nasza czasoprzestrzeń jest skonstruowana, że umożliwia zaistnienie tego, co tam jest. Także w jaki sposób ona zakłada, że życie w niej także może zaistnieć. To jest zupełnie niebanalnym wynikiem. No i wreszcie teraz przechodzimy do przestrzeni Proszę.
przestrzeni semantycznej, a także przestrzeni kognitywną. I tutaj sprawa się stała trochę bardziej skomplikowana. Człowiek jest jedyną istotą, która potrafi działać, właśnie która ma tę przestrzeń semantyczną. Chodzi o to, że te wszystkie zjawiska z przestrzeni fizycznej i biologicznej działają w umyśle ludzkim jako pewnego rodzaju kategorii, które człowiek sobie może wyobrazić i konfrontować się z tym, co widzi. I w związku z tym ma pewną wolność, aby na tych kategoriach, na tych wszystkich, te wszystkie zjawiska łączyć w pewne kombinacje, które niekoniecznie muszą odpowiadać temu, co jest w rzeczywistości. Dlatego też powstaje możliwość fantazjowania, możliwość fałszu. Ale najpotężniejszą funkcją tej przestrzeni kognitywnej czy semantycznej, najpotężniejszą funkcją ludzkiego rozumu jest to, iż może rozłożyć dowolny aktant na zjawisko. Na przykład, kiedy patrzymy się na drzewo, to drzewo to jest jakiś tam obiekt, tak? Ale człowiek jako mocą swojego rozumu może rozłożyć to drzewo na proces fotosyntezy. Tam się coś dzieje. Tam jest jakaś energia pobierana, woda jest ciągnięta przez korzeń z gruntu i dzieje się jakiś tam proces, w wyniku tego powstają jakieś nowe komórki, czy jakieś nowe przejawy życia. I istnieje też operacja odwrotna. Człowiek może złożyć wiele zjawisk w jeden aktant i w ten sposób powstają narzędzia. Na przykład każda maszyna. Kiedy wezmę do ręki smartfon, no to taki smartfon to jest obiekt, tak? Ale ileż w tym obiektu jest skomplikowanych procesów, które są w nim zamknięte. I właśnie o to chodzi, że umysł ludzki potrafi składać i rozkładać, znaczy składać wiele tych różnych właśnie poszczególnych procesów na aktanty, które potem służą jako narzędzia i może rozłożyć pewne obserwowane aktanty na zjawiska. To jest potężna, potężna władza człowieka. I właśnie na tym polega praca umysłu. I te operacje mogą się przenieść nie tylko na takie zjawiska czy aktanty, które reprezentują coś, co się dzieje w przyrodzie na zewnątrz umysłu ludzkiego, ale także dotyczą pewnych przedmiotów abstrakcyjnych, takich jak matematyczne. I teraz po tym wprowadzeniu dochodzimy do prawdziwego, rozumowania na temat rozumu i wiary. Musimy zadać sobie pytanie, czy to, że człowiek jest złożeniem tych trzech przestrzeni, o którym powiedziałem, wyczerpuje jego istotę. Czy człowiek spełnia siebie, czy czuje się szczęśliwy z tego powodu, jeżeli może zapanować nad przestrzenią fizyczną i biologiczną, używając swojego rozumu, a także uporządkować w jakiś sposób tę przestrzeń semantyczną. Te wszystkie symbole, znaki, liczby i różne rzeczy, które tam w niej są.
jedną z najgenialniejszych analiz, jakie zostałem przeprowadzonym, znajduje się w Księdze Koheleta. To jest bardzo niezwykła księga, ale jest bardzo rzadko, że jest rzadko czytane, ponieważ zawiera pewne takie trudne tezy. Z punktu widzenia wielu. W każdym razie w telegraficznym skrócie należy, cóż można o niej powiedzieć. Autor jest takim wędrownym kaznodzieją, który opowiada życie króla Salomona. Kohelet żył przypuszczalnie w drugiej połowie III wieku przed naszą erą. I mówi o tym, że byłem królem w Jerozolimie i powodziłem się znakomicie. Miałem wszystko, co tylko można było zapragnąć. Wszelkie bogactwo, wszelka sława, wszelka władza, wszelka rozkosz, wszelka wiedza nawet. Wszystko to miałem, ale uznałem, że to wszystko jest nieważne. Wszystko jest ułudą. Autor księgi używa słowa havel, które się tradycyjnie tłumaczy jako marność, a tak naprawdę oznacza to iluzję, ułudę albo fatamorganę. I w związku z tym stwierdza także, że to wszystko jest nieważne, dlatego że człowiek w końcu umrze, a on jako człowiek nie może się pogodzić z tym faktem. Nie może się pogodzić z faktem śmierci i przemijania. I szuka wyjścia z tego, i tego wyjścia nie ma. I tylko jedna, na samym końcu księgi dochodzi do jednej rzeczy, która nie wydaje mi się być marnością. Gdzie ja to znajdę? I to jest właśnie czysta. Bezinteresowna dobroć. I do tego, aby do niej dojść, potrzebne jest przestrzeganie Bożych przykazań. I jest taki jeden bardzo krótki wiersz, który tę myśl podsumowuje. Rzuć swój chleb na wodę, a po wielu dniach go odnajdziesz. Czyli bądź bezinteresownie dobry. Chociaż chleb nie za bardzo wiadomo, co z nim będzie, ale bądź po prostu bezinteresownie dobry. I w tym jest twoja szansa. W tym jest spełnienie. Chociaż człowiek musi umrzeć, ale kiedy to czyni, odzyskuje pokój. To jest teza absolutnie, powiedziałbym, uzyskana w sposób naturalny. Nie odwołujemy się tutaj do objawienia, do wiary w Boga. To jest rozumowanie czysto filozoficzne. I ono, i to bardzo właśnie przypomina nam pewnego rodzaju tezę, która została zawarta w soborowym dokumencie Gaudium et Spes, która mówi o tym, że człowiek spełnia się tylko właśnie w bezinteresownym akcie dania siebie innym.
To jest gabinet spes w punkcie 24. To jest wynik zupełnie racjonalnej, filozoficznej analizy, która mówi o tym, że człowiek w tych wszystkich czynnościach, które mu te trzy przestrzenie oferują, nie znajduje spełnienia, a jedynie w czymś, co się wydaje zupełnie paradoksalne, w czymś, co się wydaje głupie wielu ludziom, w bezinteresownym czynieniu dobra. I z tego powodu musimy niejako dojść do hipotezy. To jest zupełnie, zupełnie roboczej, filozoficznej hipotezy, która mówi, że oprócz tych trzech przestrzeni człowiek w jakiś sposób, może tylko częściowo i niedoskonale, ale jednak funkcjonuje w jakiejś przestrzeni innej, czwartej, którą można nazwać przestrzenią bezinteresownej dobroci. Z objawienia możemy ją nazwać przestrzenią miłości Agaty albo przestrzenią Boga, takiego, jakiego znamy z objawienia. I rzeczywiście, jeżeli ta czwarta przestrzeń istnieje, no to ma to bardzo poważne konsekwencje, bo to oznacza, że rozum ludzki, chociaż może dowieść w jakiś sposób, że ona jest, że coś takiego musi być, to jednak nie jest w stanie jej badać, tak jak bada świat przyrody ożywionej czy nieożywionej. I wręcz na odwrót, aby człowiek, aby osiągnąć swoje spełnienie, musi się tej przestrzeni podporządkować, musi się z nią zintegrować. No, tylko właśnie gdzie jej szukać? Tutaj nam przychodzi z pomocą Pascal z jego słynnym zakładem, który mówi o tym, że rozum musi podjąć jakąś decyzję. Musi w pewnym momencie zadecydować, że ta czwarta przestrzeń istnieje, że ta miłość istnieje i że jeżeli ona istnieje ponad tym, co jest tutaj, no to wobec tego ona musi jakoś dać znać o sobie, musi być jakiś jej przekaz. Należy ją, ten przekaz, jakoś rozpoznać, odszukać i uznać. I wtedy się go uzna, zaczyna się kompletnie inny etap, zaczyna się etap posłuszeństwa. W tym momencie rozum musi okazać posłuszeństwo temu przekazowi, który otrzymał. To jest rzeczywiście dosyć nieoczywiste dla wielu tego rodzaju rozumowanie, ale właśnie o tym mówi encyklika Fides et Ratio, o tym, że ja w tej chwili nie będę tego czytał, może jeżeli ktoś zechce, ale no w każdym razie taki jest wywód, taki jest, że tak powiem, praktyczna konkluzja z tego. I teraz właśnie możemy sobie powiedzieć, czy wybór Jezusa, czy wybór Ewangelii jest wyborem racjonalnym z tego punktu widzenia. Wydaje się, że tak, bo jeżeli coś takiego istnieje, bez, jak obszar bezinteresownej dobroci, miłość, która właśnie, jak to wiemy z 13 rozdziału pierwszego listu do Koryntian, jest właśnie taka, jaka jest, to nie ma
innego, lepszego przekazu. Nie ma innej osoby, która byłaby w stanie to wszystko objawić i pokazać, jak Jezus. To jest... dla mnie jest to dosyć oczywiste. Oczywiście można szukać gdzie indziej. Są osoby, które mogłyby znaleźć takie rozwiązanie w jakichś innych systemach filozoficznych i, czy religijnych i należy taką decyzję uszanować. Niewątpliwie, ale gdybyśmy tak wszystko to zebrali, gdybyśmy chcieli rzeczywiście no, wszystkie kryteria tego, gdzie jest ta miłość, która jest bezinteresowna, która nie zazdrości, która daje siebie, która we wszystko wierzy, wszystkiemu ufa, to tylko tam. Dobrze. No i teraz jeden z pierwszych zarzutów, jakie mogą się pojawić, to jest, czy ta miłość bezinteresowna nie jest czymś, co już niejako się pojawiło przedtem. Czy nie widać tego w przestrzeni biologicznej, bo tam też, co niektórzy mówią, no na przykład członek starał się poświęcić się dla innych, aby go ostrzec przed jakimś drapieżnikiem, że tam także występuje takie zjawisko, że rodzice z poświęceniem karmią i bronią swoje potomstwo. No a w przestrzeni kognitywnej no to także widzimy, że no po to, aby zbudować cywilizację, żeby przekazać język, obyczaje, technologię i wiele różnych takich rzeczy, no jest potrzebna pewna dyscyplina, jest potrzebna pewna postawa poświęcenia siebie kosztem rezygnacji z wielu jakichś przyjemności. Jest potrzebna postawa nawiązania współpracy, jakiejś przyjaźni. Tym bardziej sprawa wychowania dzieci się staje znacznie bardziej skomplikowana niż w przestrzeni biologicznej. W przestrzeni biologicznej zwierzę musi nauczyć tego swojego małego, jak sobie radzić ze zbożem, ze zdobywaniem pożywienia i to wszystko. Jak się bronić przed jakimiś drapieżnikami. Natomiast człowiek ma do przekazania znacznie więcej, ma do przekazania całą tą przestrzeń semantyczną, która jest cała uporządkowana wiedza i to wszystko musi trwać. A jeżeli to musi trwać, to związek wzajemny kobiety i mężczyzny też nie może trwać jeden sezon. Musi trwać, jak wiemy, co najmniej kilkanaście lat. Ale jednak ta bezinteresowna miłość Agape to jest coś znacznie więcej. I to z tego sobie możemy zdać sprawę, patrząc tylko na krzyż. I to właśnie o tym pisze encyklika Fides et Ratio. Jest takie kapitalne sformułowanie. Jana Pawła drugiego, to jest po prostu niesamowite. Rozum nie może sprawić, że straci sens tajemnica miłości, której symbolem jest krzyż. Natomiast krzyż może dać rozumowi ostateczną odpowiedź, której ten poszukuje. No, trzeba by się nad tym zdaniem zastanowić. I z niej jako niedwuznacznie wynika, że miłość jest czymś większym, co rozum może uzasadnić.
I to jest właśnie dobrze, bo jeżeli mamy być w tej wyższej przestrzeni niejako zintegrowani, to musi to w jakiś sposób przerastać to doświadczenie, które mamy właśnie działając w tych trzech przestrzeni. Ale istnieją także strategie fałszywe, które miewały się nazwać strategiami irracjonalnymi, które w jakiś sposób starają się rozwiązać zagadkę niejako ludzkiego bytu. Człowiek, który wie, że ma umrzeć i nie może się z tym pogodzić, cóż może zrobić? Pascal to właśnie w myślach było bardzo dobrze. Mówił, tacy ludzie po prostu o tym problemie nie myślą. I po pierwsze uciekają w pracę, więc to jest ucieczka w pracoholizm, albo uciekają w rozrywki, żeby o tym nie myśleć. No i z jakąś taką bardziej dramatyczną formą strategii ucieczki, no to są nałogi wszelkiego rodzaju. Za czasów Pascala nie było ich tyle, co w tej chwili, ale niewątpliwie to tak jest. Strategia druga jest czymś, co byśmy mogli nazwać ucieczką w porządliwości. Człowiek łudzi się, że znajdzie swoje spełnienie w tym, że będzie lepszym, że będzie jakimś takim zwierzęciem zwielokrotnionym. Jak wiadomo, każda wiewiórka zbiera orzeszki do dziupli, ale człowiek potrafi sobie tych dóbr nagromadzić więcej. Więc jak najwięcej. Każda piszka swój ogon chwali, ale człowiek może osiągnąć rozmost planetarny. Tak wiadomo, wszystkie zwierzęta w czasie godów mają jakieś swoje znaki, które musimy przyciągnąć potencjalnych partnerów. I to właśnie czyni człowiek, kiedy stara się o rozwój. Staranie o władzę. Jest takie zjawisko powszechnie znane, jak istnienie samca alfa. No, jest taki samiec alfa, który stadem swoim rządzi i nie dopuszcza innych. Ale człowiek sobie może wyobrażać, że może rządzić wszystkimi innymi. Mógłby stanąć na czele całej ludzkości. To są niejako rozwiązania, które nam dyktuje, jakby się chciało powiedzieć, grzech pierworodny. To jest to, że człowiek od tej czwartej przestrzeni, od tego, z czym mógł uzyskać spełnienie, się odwraca i szuka iluzji w tych przestrzeniach niższych. Można by sobie też powiedzieć, no dobrze, ale niektórzy szukają spełnienia w wiedzy, no ale wiedza podlega takim samym rządom. Są ludzie, którzy gromadzą wiedzę. Po prostu gromadzą wiedzę w sposób nieuporządkowany, chciałbym się powiedzieć. Nigdy nie jest im mało. Nigdy nie przeczytali książek tyle, ile trzeba, chcą więcej, więcej i więcej. Są tacy, którzy chcą być sławni, dokonać odkryć, jakiś wynalazku, udowodnić jakieś twierdzenie, napisać książkę, która jest bestsellerem, także staną się sławni. I w tym widzą także swój przepis na nieśmiertelność. Ale to wszystko są iluzje.
No i wreszcie najgorsza rzecz, która może się w tej przestrzeni kognitywnej zdarzyć, to jest to, że człowiek narzuca niejako swą wiedzę innym. I to się niestety we współczesnej nauce dzieje, kiedy są potężne siły, które usiłują jeden pogląd przekonać, a inny stłamszyć. To się wszystko dzieje i to także tym ludziom przynosi jakąś taką chorobliwą satysfakcję, że to właśnie, że ja tutaj o tym decyduję, że ludzie wierzą w to, a nie wierzą w co innego. Teraz, po co rozumowi potrzebna jest wiara? Na to najciekawsze odpowiada encyklika Lumen Fidei. Przeczytam to, co widać tutaj. Człowiek, gdy traci zasadnicze ukierunkowanie, które spaja jego życie, gubi się w wielobrakości swoich pragnień. Wzbraniając się przed oczekiwaniem na czas obietnicy, rozprasza się na tysiące chwil swojej historii. Dlatego bałwochwalstwo jest zawsze politeizmem, poruszaniem się bez celu, od jednego pana do drugiego, bo bałwochwalstwo nie wskazuje jednej drogi, lecz wiele szlaków, które nie prowadzą do wyraźnego celu, ale raczej stworzą labirynt. Właśnie. Wiara jest potrzebna po to, żeby położyć ten trwały fundament, który scementuje niejako całe ludzkie życie. To jest właśnie powód, dla którego ja bardzo lubię ten tytuł właśnie książki znanego ateisty Dawkinsa, Bóg urojony. Otóż urojony przypomina mi historię liczb urojonych. Liczby urojone to są pierwiastki z liczb ujemnych. Jak wiadomo, żadna liczba normalna podniesiona do kwadratu liczby ujemnej nie da. Ale żeby rozwiązać równanie trzeciego stopnia, czy czwartego stopnia, czy też rozwiązać pewne zagadnienia związane z obwodami elektrycznymi, trzeba sięgnąć do tych liczb urojonych. I tutaj nie ma wyjścia, że jeżeli człowiek chce wyjść z pułapki którą jego własna śmierć niejako zastawia na niego, musi niejako fundament swojego życia niejako położyć poza swoim własnym rozumem. To jest coś, do czego rozum może dojść rzeczywiście w niesłychanie metafizycznym akcie, ale jeżeli ta analiza zostanie rzeczywiście rzetelnie przeprowadzona aż do końca, to do takiego wniosku musi dojść.
będę tutaj powoli kończył. Chciałbym właśnie jeszcze tylko zwrócić uwagę na drugą część tego wywodu, czy wiara rozumu także potrzebuje. To jest opisane bardzo dobrze w encyklice Fides et Ratio i częściowo także jest piękny fragment z encykliki Lumen Fide. Wiara, dar Boży, choć nie opiera się na rozumie, nie może bynajmniej obyć się bez niego. Jednocześnie rozum dostrzega, że musi oprzeć się na wierze, aby odkryć horyzonty, do których o własnych siłach nie mógłby dotrzeć. Złudne jest mniemanie, że wiara może silnie oddziaływać na słaby rozum. Przeciwnie, jest wówczas narażona na poważne niebezpieczeństwo. Może zostać bowiem sprowadzona do poziomu mitu lub przesądu. Analogicznie, gdy rozum nie ma do czynienia z dojrzałą wiarą, brakuje mu bodźca, który skazałby mu się skupić na specyfice głębi bytu. I z encykliki jeszcze. Wiara bez prawdy nie zbawia, nie daje pewności naszym krokom. Pozostaje piękną baśnią, projekcją naszych pragnień, szczęścia, czymś, co nas zadowala jedynie w takiej mierze, jakiej chcemy ulegać iluzji. Albo sprowadza się do pięknego poczucia, które daje pociechę i zagrzewa, ale uzależniony jest od zmienności naszego ducha, zmienności czasów, niezdolny podtrzymywać na stałej drodze w życiu. No i tutaj widzimy bardzo dobrze niestety problemy tych, którzy krytykują wszelki pożytek z teologii, czy też filozofii dla umocnienia wiary. Te teksty, które przytoczyłem, mówią, że wręcz na odwrót, że w pewnym momencie wiara, która w jakiś sposób do rozumu nie przemawia, którego nie umacnia, ale która niejako opiera się tylko na jakimś, no powiedzmy, bardzo prostym przekazie, po jakimś czasie musi upaść, albo musi zostać zdegenerowana do jakiegoś poziomu mitu lub przesądu. To są bardzo ostre słowa, które warto rzeczywiście wziąć pod uwagę. Z tego powodu, że magisterium mówi, że od bardzo długiego czasu, że wiara musi opierać się na naturze. Jeżeli opiera się na naturze, to znaczy wiara musi uwzględniać autonomię i porządek tych przestrzeni niższych. To, że człowiek podlega prawu grawitacji, to, że jest rozumem, że musi się odżywiać jak zwierzę, to, że posiada pewne kategorie, w których może rozumować, ma poczucie czasoprzestrzeni takiej i tego przeskoczyć nie może. Gdyby taka wiara rzeczywiście tego wszystkiego pod uwagę nie brała, w pewnym momencie mogłaby upaść. I w zasadzie rozum może się uczyć wiary tylko w ten sposób, że może się nastawić na kontemplację tych rzeczy, które wiara głosi. Tego właśnie święty Ignacy z Loyoli stwierdzał, że nie ma innej możliwości, żeby wejść w świat wiary, jak bierna kontemplacja scen ewangelicznych. Że to jest najlepsza metoda, żeby wejść w miłość.
że wejść w tą starą miłość i dać się nią jako nasączyć i zacząć działać zgodnie z jej drogą, która przerasta rozum. Myślę, że na tym zakończę. Jest jeszcze mnóstwo rzeczy, o których nie powiedziałem, ale niestety się wszystkiego nie da. Można tak, jeśli ktoś ma pytania, uwagi, nie zrozumiał czegoś, albo wręcz przeciwnie. Ja miałem takie pytanie, bo w jaki sposób przeszedłeś do takiego mechanistycznego poglądu na Mokryta, czy dietetycznego, do wiary, wiary w Boga? No, że możesz opisać pewnego rodzaju zjawiska, pokazać pewne rzeczy. Ona mogła być logicznie, tak jak nie wiem, no bajka przewodnika, tylko może być logiczna, może na siebie zjawiska wpływać, ale to nie znaczy, że ona jest prawdziwa. W jaki sposób przeszedłeś po prostu z tego procesu do Boga i do Boga chrześcijańskiego, do prostu interesownej miłości? Ja myślę, że z tego wniosku takiego nie może wysunąć. No, no ja to trochę opisałem gdzieś w takim artykule, który się w Naturuszu kiedyś tam pewnie jest jeszcze do przeczytania. No, dla mnie jakim punktem przełomu to na pewno była medytacja prologu Ewangelii Świętego Jana. I to ciekawe, że czytam to po grecku, bo pierwszy raz to chyba czytałem, wtedy czytałem to po grecku, natomiast kiedy czytałem to po polsku, to absolutnie nigdy to do mnie tak nie przemawiało, ponieważ te słowa greckie są trochę inne i skojarzenia z nimi są inne. Po przeczytaniu tego prologu właśnie zrozumiałem, że cóż to jest ta wiara? No, wiara polega na tym, że Bóg mnie zaprasza niejako do wspólnoty z sobą, że chce dzielić ze mną wszystko, nie włączając nawet swojej boskiej natury. No, której esencją, której istotą jest miłość. I że to o to chodzi. W każdym razie dotąd ta moja wiara, jeżeli w ogóle była, bo jestem przekonany, że przez 2-3 lata w wieku młodzieńczego byłem osobą niewierzącą, chociaż praktykującą, no bo w domu taki był układ, że by się nie dało. Ale w tym momencie właśnie niejako ten przekaz proroka świętego mnie zafascynował. Stwierdziłem, że to o to chodzi. Nie o to chodzi, żeby spełniać przekazania, zbierać punkty i potem się okaże, że jestem zbawiony czy potępiony. To zupełnie jest taka gra. To zupełnie o to chodzi. Stawką jest to, żeby właśnie wejść w sferę Boga. Wejść w sferę samego Boga. Także ja to mówię trochę innymi słowami niż to może kiedyś. Wyrażamy to jest korzeń mojej wiary. To jest niewątpliwie ta rzecz, która potem się jakoś tam rozwijała. No i też pewnego rodzaju fascynacja właśnie księgą Koheleta, która się bardzo wcześnie rozwija. Muszę powiedzieć, że to, że tą księgę rozumiałem od samego początku nieco inaczej niż to tam w wielu komentarzach. Zresztą ten mój komentarz też jest gdzieś tam na to już wywieszony na ten temat. I to właśnie stwierdzenie rzuć swój chleb na wodę, po dłuższym czasie go odnajdziesz. To jest po prostu jednym ze zdań, które niejako w bardzo takim
bardzo, bardzo konkretnym, właściwie filozoficznym języku mówią, o co chodzi, o co w życiu chodzi i jak można odnaleźć swoje spełnienie, znaleźć spokój, mimo no, tego wiemy, że wszyscy muszą umrzeć, a nikt z nas tym faktem nie może się pogodzić i szuka różnych rozwiązań, czasem błędnych, czasem na oślep, takich lub innych. Że ja miałem takiego poglądu mechanistycznego? No. W jaki sposób, jakby przyszedł, jest to podałeś mi przykład, prawda, że to jest alternatywne, bo papież dysertacją wskazuje na innego Tomasza. I to filozofia. No, tam jest to podawane jako przykład. Święty Tomasz jest tam chyba rozdziałem czwartym albo piątym, już nie pamiętam, jest właśnie podawany jako przykład, tak jak do wiary można w rozumowy sposób podejść, wychodząc od zagadnień metafizycznych, tak? Także ja mówię od samego początku, że według mnie cały schemat Arystotelesa jest niestety no, na kilku, jeżeli nawet nie błędnych, to bardzo przybliżonych założeniach opartych. Znaczy, to jest dłuższa dyskusja na ten temat. Jeżeli ktoś jest jakimś tutaj tomistą zapalonym, no to myślę, że ten, że to nie brzmi zbyt ciekawie. Jestem jednak przekonany, że że Arystotelizm w tej chwili ma rację bytu we współczesnej kulturze, z tego właśnie względu, że cała rewolucja naukowa w XVII wieku się dokonała wbrew Arystotelizmowi. To było coś, co nawet w tym słynnym dialogu Galileusza, gdzie tam broni systemu kopernikańskiego właśnie przeciw Arystotelikowi broni. On mówi to, a Arystotelik mówi co innego i tak się chodzi. Więc tutaj i myślę, że właśnie jednym z powodów tego jest to, że niestety arystotelizm nie rozumie tego, że istotą bytu jest pewien proces, a nie rzecz, nie obiekt. No i tutaj to jest właśnie, jak to nazwałem, jest to indoeuropejska pułapka arystotelizmu, tak bym to nazwał. No. I tutaj jest to tak jak trochę jak w informatyce, że kiedyś wszyscy przysięgali wyłącznie obiekty, podejście obiektowe, programowanie obiektowe, metody obiektowe, a teraz procesy. Nastąpiło przejście od jednego do drugiego, czasem płynne, czasem niezbyt, ale się okazało, że jednak podejście procesowe jest potężniejsze, że ono potrafi trochę lepiej zdać sobie sprawę z systemu, który projektujemy, lepiej potrafi ten projekt ustawić w pewnych ważnych aspektach, a podejście jakie czysto obiektowe, no niestety